Siemanko, z tej strony MDziak, a dzisiaj dzieje się naprawdę wiele, ponieważ dostaliśmy pierwszy gameplay trailer do chapteru 3 Poppy Playtime i zapowiada się naprawdę niesamowicie. Subujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić mojej własnej gry, którą właśnie tworzę, a już w tym tygodniu pojawią się nowe informacje związane z nią. Ale bez zbędnego przedłużania, obejrzyjmy ten trailer! S-M-I-E Every Day! Emergency alert system. Playtime Company issues a workforce danger alert. Danger alert. Okay. Tam coś przechodzi. Tam coś szło. Szło tam coś. Coś tam przechodziło w odbiciu za nami. Słyszałeś newsy? Jak to zarąbiście wygląda? Domek Poppy? Maska gazowa. O nie, są one. Te dzieci cierpały. Cierpiały. Ta rzecz, tata. Prototyp jest jego bogiem? Prototyp jest jego bogiem. What's happening down here is bigger than all of us. I need you. Potrzebuję cię. So you can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. Jest telefon. We're coming. Just hold on. O kurde, ale się dzieje. Prototype has to die. Prototyp musi zginąć. For everything. Był pies. Był pies. O, o, ale ty jesteś duży! O, Chapter 3, Deep Sleep. Ale on jest gargantuiczny! Przeogromny jest ten kotek! Ten kotek jest absolutnie przeogromny! O mój Boże! Co to ma w ogóle znaczyć? Te zwierzaki takie malutkie są ogólnie, wydaje się takie fajne pluszaki i nagle widzisz to coś. Ale się zapowiada zarąbiście. A więc widzimy tutaj jakiś budynek, który no mi osobiście, jak tak na niego spojrzałem, zwłaszcza z tą statuetką Poppy, która jest u góry, wszystkimi tymi kwiatkami, skojarzyło się z domem Poppy. Co ciekawe, możemy tutaj zobaczyć chociażby naszego Boxy Boo jako mailbox? Nie mam pojęcia, tak to trochę wygląda. Potem mamy rzut na totalnie zniszczoną sypialnię. Sypialnię dzieci, które mieszkały w tym miejscu, w tym Playcare. I wygląda to naprawdę okrutnie. To nie wygląda jak coś, co widzieliśmy do tej pory. Jasne, lokacja jest opuszczona, jest podniszczała, ale tutaj widać, że coś definitywnie złego się stało. Jeden z potworów kompletnie zniszczył to miejsce. I raczej wiecie, do czego pieje. Później widzimy jakąś naprawdę przerażającą statuę. Nazwijmy to statuą, zbudowaną z jakichś wielu różnych zabawek i części. I głos mówi nam, że Catnap, ta rzecz, Catnap, wierzy, wysławia prototyp. I wygląda to tak, jakby Catnap budował statuę prototypu, tak jakby właśnie chciał go wysławiać. Wygląda to jak naprawdę kult. I pierwszy raz w historii Poppy Playtime widzimy w końcu realnie trupa człowieka, bo w paszczy PJ Pagę Pilara widzimy autentycznie szkielet ze związanymi rękami. Wygląda to naprawdę przerażająco i nie oszukujmy się, ale w końcu Poppy Playtime idzie w kierunku bycia naprawdę porządnym horrorem. Później mamy rzut na jakąś klatkę, w której ktoś jest lub coś przywiązane w taki charakterystyczny sposób i ma, wydaje mi się, że maskę? Albo druga myśl? Wydaje mi się, że są to uszy. Czyżby Catnap więził swoich przyjaciół
czyli całą resztę Smiling Critters'ów? Czyżby jednak nie wszystkie były złe, albo nie wszystkie chciały być złe? Głos mówi, że właśnie w ten sposób są traktowane osoby heretyków, które nie chcą wierzyć w bóstwo eksperymentu 1006. Później mamy rzut na Poppy, która siedzi, co ciekawe, na Kissimissi, czyli faktycznie okazuje się, że Kissimissi od bardzo dawna nam pomagała w różnych chapterach i nie atakowała nas w żaden sposób. Okazuje się, że faktycznie niektóre z tych wielkich zabawek wcale nie chcą nam zrobić krzywdy i są wręcz po naszej stronie, tak samo jak Poppy. I po raz pierwszy, potwierdzając zarazem moją teorię, że zobaczymy więcej niż tylko Catnapa w trzecim chapterze, widzimy Dogdeja. Dogdeja, czyli kolejną z postaci. Czy zobaczymy całą resztę? Tego nie wiem, ale zapowiada się, że może właśnie do tego dojść. Poppy mówi nam tutaj też, że prototype, czyli eksperyment 1006, musi zginąć. Co oznacza, że faktycznie mamy tu dwa ruchy oporu zabawek. Jeden ruch, który jest po stronie prototypu i drugi, który jest po naszej stronie. I co ciekawe, brzmi to tak, jakbyśmy faktycznie dążyli do ostatecznego spotkania z prototypem. Ale czy zobaczymy prototyp jeszcze w chapterze trzecim? No i oczywiście rzut na kompletnie przerażającego Catnapa. Na czterech łapach z ogromnym ogonem i... ja nie wiem, kto tworzył te zabawki i stwierdził, że to jest dobry pomysł, żeby coś takiego stworzyć. Oj, powiem wam, że zapowiada się naprawdę przerażająco. Cały trailer pokazuje nam też kilka fajnych mechanik, takich jak zielona łapka, już zapowiedziana nam wiele wcześniej, ale też nowa fioletowa łapka, która będzie nam pomagać wyskakiwać z różnych miejsc. Oprócz tego widzimy też oczywiście naszą maskę gazową, która faktycznie służy nam jako narzędzie do wchodzenia do pomieszczeń wypełnionego czerwonym gazem Poppy. Nie zmienia to faktu, że jednak chapter 3 zapowiada się kompletnie przerażająco i w stosunku do chapteru 1 i 2, w których i tak już miałem gacie pełne, to naprawdę widać ogromny krok w przód w kierunku horroru. Czy można nadal nazwać ten horror pluszakowym i nadal nazywać to grą dla dzieci, horrorem dla dzieci? Wątpię! Zaczyna to naprawdę iść w dobrym kierunku i bardzo mi się to podoba. Już nie mogę doczekać się chapteru 3 Poppy Playtime, w który zagram na kanale na samą premierę. Pamiętajcie, że w trakcie prac jest także moja gra horror, o której informacje pojawią się już niedługo, jeszcze w tym tygodniu. Więc jeżeli jesteście zaciekawieni, subskrybujcie, a tutaj zobaczycie tą informację jako pierwsi. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. Dziękuję wspierającym, no i cześć! Miłego dnia wszystkim!